Krzysiek, czy po tej meczu z Zawiszą Bydgoszcz, kiedy nie wystąpiłeś, byłeś zaskoczony, że dzisiaj trenerzy postawili na ciebie? Czy zaskoczony? No, zarówno ja, jak Mateczko trenujemy ciężko i staramy się na treningu pokazać z dobrej strony i żeby trener miał ból głowy, którego bramkarza wystawić. No, ja się cieszę, że dostałem dzisiaj szansę gry. Mam nadzieję, że mimo wszystko porażki tą szansę jakoś wykorzystałem. No cóż, no, mimo wszystko wydaje mi się, że no, półtora roku broniłem wszystkie mecze, więc to też może troszkę zaważyło, aczkolwiek czuję się w dobrej formie i tak jak powiedziałem wcześniej też, że łatwo tego numeru jeden nie oddam. Przepuściłeś 3 strzały do bramki, ale nie można cię winić za żadnego z tych goli. Chyba więcej, tak naprawdę ustrzegłeś Krakowie od wyższej porażki, bo kilka naprawdę wyśmienitych interwencji. No tak, na pewno cieszą interwencje, które są udane, bo to wiadomo, zespół nie traci bramki, ale no cóż, 3 wpadły, tak? Także na pewno dalej trzeba pracować ciężko i tak jak powiedziałem, trzeba być optymistą, są następne mecze, musimy zrobić wszystko, żeby w końcu przełamać tą pasę, złą pasę i z meczu Śląskiem, no, zrobić wszystko, żeby wygrać. Ciągle jednak znajdujemy się w tym samym momencie, mam wrażenie, że gra nie wygląda źle, ale indywidualne proste, bardzo proste błędy przesądzają o tym, że przegrywacie mecze. Tak można powiedzieć, bo wydaje mi się, że chociaż 15 chyba minut pierwszej połowy, no 15 minut końcowej, końcowych 15 minut w naszym wykonaniu było chyba takie trochę najsłabsze i dlatego to zaważyło stratą tych 2 bramek. Fajnie się uczymy przy piłce, trzeba przyznać i dobrze to wychodzi, czasami ryzykownie, ale dobrze to wychodzi, no ale niestety te błędy się zdarzają i na pewno chcielibyśmy wszyscy, żeby było ich jak najmniej. No, dzisiaj niestety zrobiliśmy ich 3 i Wisła to wykorzystała, bo nie ma co ukrywać, jest to dobry zespół. Ale mogliście się pokusić o remis, przynajmniej o remis, bo przepraszam, była taka sytuacja, bardzo tam się zakotłowało pod bramką Miśkiewicza, przystanie 2-1 dla gospodarzy. No tak, tak, była szansa, no ale niestety, no, jak się nie strzela tej szansy, to dostaje się jakąś tam pewnie kontrę, no tak to niestety działa i tak się stało w tym meczu. Na pewno, no żal, no wielki żal jest, bo nie tak sobie to wyobrażaliśmy, każdy był fajnie nastawiony na mecz i chcieliśmy zrobić dużą niespodziankę naszym kibicom, niestety nic się nie udało. Na koniec powiedz, jak wyglądała atmosfera w szatni po tym spotkaniu. Czy głowy zwieszone, czy raczej staracie się szukać tych optymistycznych akcentów przed tymi kolejnymi spotkaniami? To znaczy na pewno wejście było troszkę takie smutne, bo przegraliśmy mecz, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że jest jeszcze dużo spotkań przed nami i najważniejsza jest 8, abyśmy w tej 8 byli, więc jest jeszcze dużo spotkań i musimy robić wszystko, żeby się tam znaleźć. Także ciężka praca i nic nam nie pozostaje. Także miejmy nadzieję, że słońce się do nas zaświeci i przestaniemy popełniać błędy, a będziemy przede wszystkim punktować.